Siema widzowie, słuchajcie, rozgadałem się trochę na początku, więc jak coś, gameplay zaczyna się 2 minuta 28 sekunda, więc jeżeli nie chce wam się słuchać i chcecie proste do gierki, 2.28. Siema. Raz, dwa. I ocie Crimson. Kurwa, ten OBS to tak zawsze dziwnie wyglądał widzowie, ale dziwnie. To ja taki wielki byłem zawsze na tej kamerce, co jest grane. No z 2 tygodnie nie nagrywałem nic. Trochę mnie to zajęło. Więc co tu się kurwa dzieje? Ja tak gadam, że nic nie wiem co się dzieje, a w międzyczasie tą minutę to już ustawiłem kamerę, podpalałem wszystkie okna na lewym monitorze, ustawiłem elegancko OBS-a, wszystko zrobiłem w tym czasie, kiedy odpaliłem nagrywanie i mówię, nie wiem co tu się dzieje. Chyba jednak wiem co się dzieje, widzę. Kiedy ostatni raz się tu widzieliśmy, miałem 100 godzin, 99 godzin w tej gierce. Teraz mam tych godzin 115. To oznacza, że 16 godzin musiałem farmić, żeby tutaj dojść do następnej lokalizacji, do następnego bossa. Czyli wy widzicie te 15-20 minutowy odcinek, 30. Ja musiałem oglądać tą zajebaną grę 16 godzin. Gra jest fajna, tylko chodzi o to, że po prostu się nie opłaca kurwa nagrywać, bo to jest za dużo czasu na nagrywanie, a za małe potencjalne korzyści płynące z tej gry. Bardziej w takim kontekście. Tutaj poświęcam 16 godzin, 10 godzin nagranie, godzinę na nagrywanie to jest 11, no i 6 godzin na montowanie to jest 17. 17 godzin dostaję odcinek, który ma 6 wyświetleń, wy rozumiecie, bo w kurwę się nie opłaca, nikt tego po prostu nie ogląda. Mi się w to przyjemnie gra, ale jednak jestem widzowy po części tutaj dla ludzi, którzy to oglądają. Jaki jest kurwa sens robić coś, co nikt nie będzie oglądał, jeśli są tu ludzie, którzy chcą mnie oglądać, bez sensu. Ale to będzie długi wstęp, ja pierdolę. To w moim życiu widzowie się zadziało. Nic, testowałem oto taki produkt od SFD, bo był za punkty za darmo, to wziąłem. Próbowałem go wymieszać z wodą. Pożyczyłem sobie jedną z 14 łyżeczek, które tutaj akurat leżą od 2 tygodni. Wymieszałem. No jak z wodą wymieszałem, to miało takie grudki. Smakowało jakby ktoś zwalił konia, ale wcześniej ananasa opierdolił. No czyli akurat smaczny było. I co, jedyne do czego ten sos się nadaje to do tego, że jak piję kurwa gorzką kawę, to mnie w kurwę wykręca, więc wtedy sobie mogę na końcu zeżreć ten sos. Beznadzieja, ogólnie. No i co, i taka krótka recenzja dla widza, ale wiem, że wy nie po to tu jesteśmy, wy jesteśmy tutaj kurwa dla nowego bossa widzowie. Nowy boss, HRABINA. Po raz kolejny. Już naprawdę zbliżamy się do końca Darkest Dungeona. HRABINA. Czy ją pokonamy? Co ona zrobi? Nie wiem. 16 godzin cię kurwo gonię. Ojciu. Ta. Dobra, dobra, co robimy? O kurwa, ja nawet nie wiem, czy ja te postacie ogólnie poulepszałem, tak szczerze mówiąc, bo ona ma 4. poziom, ona ma 4. poziom. Ona ma 4. poziom, a ona ma 5. No, jestem kurwa debilem. Ja tych postaci nawet nie ulepszyłem. Dobra, trzeba spróbować. Nie ulepszyłem tych postaci z tego względu, że nie spodziewałem się, że my dojdziemy tutaj do bossa, że całą drogę przyszedłem tutaj. Pokazuję mychom i nie sądziłem, że jestem w stanie jeszcze zawalczyć z bossem. Myślałem, że raczej sobie nie dam rady. Kurwa, a ty co ty robisz? Wymieszanie jakieś dziwne. 6 obrażeń? Dobra. Nie, ja spierdalam ogólnie. nie, ja wypierdalam. Tak. Nie ma co, nie. Przegrupowanko. nie, widziałem. Dobra, do jaki kurwa porażek? Przygrupowanie to nie jest porażka ani klęska. Kurwo jebana. Nowy bohater doświadczony? Za odłamki? Biorę, ja zawsze ich lubię. Daj mnie. Gdzie go kupić? No tu się kupuje. Nie. Kurwa mać, tu. Nie! O, tu. No wezmę go, bo mi ostatnio wymuciło tych bohaterów. Ostatnio naprawdę tych bohaterów na 6. poziomie trochę widzowie straciłem. Możecie zauważyć, no, wszyscy bohaterowie chyba na 6, nie? No, trochę ich zmuciło. Trochę ich widzowie zmuciło. Czemu on się... Padł na wskutek karmazynowej klątwy? To jest jedyna osoba, która padła na skutek karmazynowej klątwy. No dobra. Widzowie, ten odcinek będzie trochę dłuższy i nie będzie tylko opierał się o jakby tą laseczkę i tego bossa, bo musimy trochę pogadać, musimy sobie trochę pograć, muszę wam troszeczkę pokazać, chociaż chciałem te odcinki takie 6-10 minutowe szybkie robić, to dzisiaj musimy, słuchajcie, się skupić na wspomnieniach tego Antenata, kurwa, czy Aneteta, a jeszcze też wy tego, co powiedziałem, jeszcze wybudowałem salę przesłuchań i tak dalej, zobaczyć, możecie zobaczyć. Tam w domu jestem 2-3 tygodnie, więc ogólnie to ja się odzywam 2 razy coś na tydzień. Ja z 2 razy dziennie coś. Zawsze dzień dobry powiem, tak? W każdym razie no zdecydowanie mniej niż i tutaj były osoby kręcące się po domu. Pan solo jestem, więc nierozgrzany jestem. Jak nie nagrywałem, to dziwnie się rozmawia. Słuchajcie, na końcu już wam powiem teraz. Na końcu zrobimy sobie tak, że ja wam te wszystkie rzeczy tutaj, te wszystkie te świnie i tak dalej, to ja wam to pokazuję, co tu jest zakończone. I zrobimy sobie takie podsumowanie, trochę to będzie pewnie trwało, ale pokażę wam, żebyście na pewno tutaj, nic was na pewno kurwa nie, żeby nic was widzowie nie ominęło i co wypełnione to wam pokażę. I tyle, ale to na końcu, żeby teraz kurwa, żeby teraz nie psuć odcinka, bo teraz żeby nie psuć, ja już nie wiem kurwa co ja robię na tym odcinku. Wiecie widzowie ile razy ja powiedziałem coś, cofłem to co powiedziałem i nagrałem jeszcze drugą część. Ja mam z 10 minut nagrywania, ale pewnie 3 minuty materiału i te przez najbliższe 7 minut pewnie to jest wszystko co gadałem, tylko to wyciąłem, no. Nie wiem co ja dzisiaj robię. Trzeba wyleczyć kurwa mnie, ale ją też z wampiryzmu. Ciebie dajemy też, polecisz tutaj mi wygrywać kaskę. Hazardzik, panowie. Hazardzik. Tyk. Ja nie wiem czy my będziemy mogli kurwa iść na bossa w sumie. Na bossa mojej organizacji. Będę mógł iść? No i mamy 700 koła, bo już widzowie. Ja już w ogóle nie bierę siana ani nic takiego z tych wypraw. Ja po prostu wychodzę kiedy mam na to ochotę. I mam to w piździe. Co ja powiedziałem? Rewindzik. I przekroczyliśmy ten próg siana, w którym ja już nie mogę raczej stracić tych pieniędzy. Jest to niemożliwe, one się same zarabiają po prostu. I jest to niemożliwe stracić, więc teraz widzowie najczęściej co ja robię, to zawsze tutaj to skrzydło lecznicze i sobie udoskonalam i zabieram ich te chujowe rzeczy i te chujowe nawyki i te dobre nawyki i sobie ich tutaj daję i ich ulepszam, żeby byli coraz lepsi. Dużo jest tutaj postaci takich chyba, które ulepszam, no. Trochę jest, zawsze gdzieś tam się staram po dwóch ziomkach ulepszać i zabierać i dawać nowe fajne nawyki. No i to kosztuje 30 koła i tak kurwa nic nie tracę, to elo. Ja bym chciał nawyki, skrzydło lecznicze, medyczne, nie, tutaj to bym chciał. Boże, negatywnych tych nie chcę kurwa, o to bym chciał no. I cyk, o, no i teraz to je miodzio. Mocne no, to jest definicja życia ludzkiego no. Najczęściej nie prowadzisz wojny na przykład z innymi twoimi kolegami z klasy, czy tam kurwa z szefem, tylko no najczęściej tą wojnę prowadzisz w swoim własnym umyśle widzowie. A, wiecie co się stało od poprzedniego odcinka? Rzuciłem fajki. No, zanim teraz się wszyscy pewnie śmieją, to oglądają te odcinki i wiedzą. Oni wiedzą, ale naprawdę widzowie. Akurat nie siema, nie reguluj monitora. Autentycznie udało mi się rzucić palenie. Kurwa, muszę ją wziąć, a zobacz ile ona ma tego psychy. Dobra, bierę ją. Mam jeszcze 2 zaproszenia, czyli potencjalnie 2 szanse na to, żeby pokonać tą szmatę. No, myślę, że damy sobie radę. Dobra, jak już wiemy jaki skład wybrałem, to najczęściej właśnie robię widzowie. Także właśnie idę do tego lazaretu, bierę potencjalne wolne postaci i potencjalne postaci, które mają oczywiście fajne rzeczy. O, szansa zmiany dowolnego pudła, może o, max PZ, fajno. To, tuwanko i tu dalej. Fajno, 5 celności zawsze spoko, daje mi się okki. Minus 10 celności kontra zatruty pyk. 15 koła, dałeś nas. Obrony, jeśli pochodnia powyżej 75 plus 10, fajno. Sesja na punkcie samouwielbienia, nie wiem co to znaczy, ale usuwamy. No i co, idziemy na bossa, hrabina widzowie, już mnie każdą powie, a jeszcze nie idziemy, trzeba błyskotki ustawić. Zaczynam marudzić tak, zamiast mówić normalnie, zaczynam otrząśnij się, to jest prawdziwe życie, prawdziwe nagrywanie. Ty no, strasznie chujowe błyskotki mam, halo, nie mam jakichś turbo fajnych błyskotek, no nie wiem, zróbmy coś takiego. Tutaj ta laska ma tak, tutaj niewiomuś ma tak. Nie wiem co jej, no to odporności na choroby. Nie wiem co jej dorzucić. Tutaj też nie wiem co jej dorzucić, no nie wiem, dajmy to odporności na te choroby. Tutaj coś takiego, nie wiem, XD. No, tyle powiem. Tak, idziemy na dziedziniec. Dużo prowiantu, chuj wie po co, w pizdu tych bandaży, wszystko stać mnie, to bierę wszystko co idzie. Dobra, no my gotowi. Jo gotowani. Mercifully, the morbid encounter resolved itself in my favor, and I set to work pursuing degeneracy in its most decadent forms. The air pulsed with anticipation as I revealed the unnatural terroir of the house vintage. But my exultation was cut short as the attending gentry turned upon themselves in an orgy of indescribable frenzy. A single drop of that forbidden tannin gifted me with a dizzying glimpse of the hibernating horror beneath my feet, and in that moment, I understood the terrible truth of the world. I stood reborn, molted by newfound knowledge, my head throbbing to the growing wine of winged vermin come to drink the tainted blood of the darkest dungeon. Ja nie jestem za cicho? Raz, dwa, kurwa? Halo? 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 Nie, chyba git. Dobra. My mamy pragnienie. Pach. Oni też. Pach. Lecymy. Ty, gra jest głośno. Raz? Kurwa, nie wiem, czy gra nie jest za głośno. Jakby była to sorry, widzowie. I nie wiem, czy moja morda zawsze była taka duża na tej kamerce? Jak tak, to jest chyba, kurwa, za duża. Dobra. Ona ma oczywiście duże odporności na kurwa wszystko. I 400 życia, co? Aha, tak, fajno. Ale spróbujmy chyba zarazę stakować, nie? Udało się. Powiedzmy. O kurwa, to będzie ciężka bitwa. 400 życia ma? To jest jakiś żart i 3 rundy. Ujujuj. Wymieszanie jakieś rzuca co chwilę. Tak o, wymieszanie? Pudło. Nice. Miłosny list, o. O kurwa ty, a to co to jest? Za naroś. Co to jest? Za wybuchnie na bank. Damy sobie obrażenia i zemstę i doznawanych obrażeń. Celność, krytyk, unik. Wywalimy kurwa jej. Na pizdę. Dobra, dajmy tą zemstę, ty. Znaczy to głupie, bo jak my się wymieszamy i będziemy na końcu, to mi hit po tej zemście. Okej, list miłosny też widzę, fajno. Dzięki za łza. No dobra, atak. Jest, 8 obrażeń na rundę, fajno. Ja bym tu dał wodę święconą. W ogóle to dajmy im pochodnie przecież, zapomniałem kurwa o tym. To daje ta pochodnia. 3 celności. No. Plus 3 celności to plus 3 celności. 8 HP. Dobra. To mi wysysa kurwa życie. To mnie życie wysysa. O kurwa, jakie to mocne jest. Co to jest? Ty co zrobiłaś? Uleczę... Kurwa, uleczono. A to co to jest? Odporności na zarazę wszystkiego. Fajne, i tak masz takie kurwa wysokie do odporności, że... Dobra, tu zrobimy tak, zrobimy też wodę święconą i uleczymy się, bo kurwa wyssa z nas życie, jak typowa samica. Razy... O, excuse me. I to. Ja pan. Dobra. Ale wielka jedna, ale się kurwa, ale to jest potężny boss, chyba największy boss z jakim mieliśmy okazję się zmierzyć kiedykolwiek. Na szczęście no nie jest jakiś... Z czego ja dostałem 18 AP? Przepraszam kurwa bardzo. Excuse moi? Miałem życie, nie mam życia. Halo, to jest moment, w którym chciałem powiedzieć, że że na szczęście ten boss nie zadaje jakoś turbo gigantycznych obrażeń. Ja chyba trochę kurwa za szybko powiedziałem z tego co widzę. Pięknie, ło kurwa jakie boosty. A 23 obrażenia z tego gówna. 23 plus 10, 33 obrażeń, jeżeli ona mi kurwa list miłosny wyśle. O, plus 33 obrażeń, a jeszcze 5 tutaj. Fajnie. I plus 40 obrażeń. Takiego listy miłosnego, koks. Nie wiem czy walić, co walić. Walimy chyba to. Jest też szansa na zarazę, czy wejdzie. Spoko. Minus 100 HP już. 1/4 za nami, kurwa, roboty. Nie jest najgorzej. Tutaj mam szybkość i celność, ja sobie to usunął ziołami leczniczymi. Cios czy jakby... zaraza. To jest bardzo mało, że to zaraza siądzie, tak? Ale jakby siadło to jest kosmiczne obrażenie, ale no dobra. Kosmiczne może nie, ale większe niż chyba to podcięcie. Ostatecznie chyba się bardziej to... O kurwa, to... Co tu się stało? Coś fajnego. Widzowie, a ja nie... Ja jest za cicho, nie? Gra jest za głośno, jak dla mnie. Widzowie, przyciszam wam to. Na 1% mam grę. Ale autentycznie mam wrażenie, że gra jest kompletnie za... No bo ja dzisiaj gadam cicho, dobra no. Sorry widzowie, jakby dźwięk był jakoś dziwnie w tym odcinku. Co? Poczekaj, szmato. Nie bij, proszę mnie tu nie bić. Dźwięka ustawiam dla widza. Dobra, powinno być trochę lepiej niż było, jednocześnie nie być jakoś turbo. Czemu on nie taki czerwony? Żądza krwi i wrota śmierci. Przypadek kliku, że masz wszystkich leczyć. Nie taki był zamiar. O kurwa. Mogłem przy okazji dać jej serum, żeby 6 HP... Brawo. Żeby 6 HP sobie tutaj nie dostała. Kilofem kurwa, facjatę? Co to jest? Kilofem facjatę, dobra. I tuwa, podoba mi się ten atak. Kolanami na ryj. Gituwa. Nadcięcie. Pach. Po torebce Louis V. Teraz tak, leczę... A, nie mogę tu wyleczać. No ja nie mogę tu wyleczać. Kurwa, niedobrze. Uj, uj. No musi tutaj zamiana pozycji nastąpić. To jest kurwo jebana, że ty taki transport robisz. Przepraszam, się zdenerwowałem delikatnie. A co daje ten pył z odłamka? Kurwa, to spróbowałbym. Odporność na zarazę, krwawienie i tak dalej? Dodał? Dodała woda święcona. Też nie wiem w sumie kurwa teraz. Nie, to chyba woda święcona. Nie wiem kurwa to w sumie co dało. A użyjemy serum, mamy tego w pizdu. Podcięcie. Chociaż odporność na zarazę już nie tak duża jest. Mogliśmy to wykorzystać. Pach! Jest git. Połowa za nami. Pięknie, unik. O kurwa. Z make-upem versus bez make-upu. Atak tu. Zbijamy tą zarazę. Nie udało się teraz minus jeszcze więcej zrobić, odporności na zarazę, ale nie jest też najgorzej, wychiluje się trochę. Okej, ale nie najgorzej, tylko żeby, no, żeby tutaj, wiadomo, żebyś mi szmata nie zabiła mojego kumpla, bo się wkurwę strasznie. Dobra, okej. Hienę możesz bić. Łuska Egidy. No, wydaje mi się, że to jest dobry moment na użycie tej łuski Egidy. Tak bym zrobił. Bo coś czuję, że ona może tak przykurwić. Za chwilę właśnie w tego zioma i my ten atak odbijemy. Bo to jest zablokujemy sobie dzięki temu atak następny. Okej. Tak też się mogło stać, tak? Przewidywałem to, że albo trendowata, albo ta Badaczka zarazy dostanie po cipie. Ale git, to jakby chyba nie znika z tego co rozumiem. To jest chyba to blokowanie jest cały czas, więc to jest ok. Make-up nałożony. List miłosny, zablokowano, pięknie. A nie. To co to jest kurwa zablok... No to niezły skam kurwa. To niezły skam. Pach. Ogólnie myślałem, że ten pył odłamka jakby psychę nam w drugą stronę. Myślę, że lepsza będzie psycha, nie kurwa gorsza. Ty, ale co to daje ten pył z odłamka? I można użyć w wypadku cnoty. Dlatego myślałem, że jakby jak masz to złe takie paranoje, to ci zamienia na cnota albo coś takiego. Natomiast cnota już jest skażona, nie da się... To? Dobra, ty też już full HP masz. Wola bohatera klepto. Widzowie, jak chcecie, żebym napisał was któryś z ników, czy coś w tego, to mówię na początku. O kurwa. Widzowie może, ale zadała cios, proszę. Dobrze, list miłosny. Dobra. To żebyście byli postaciami, którymś z postaci, to po prostu napiszcie w komentarz, czy chcę, ja chcę. Nie wiem, czy ktoś już kiedyś napisał, mam takie jakby... Przebłysk, że ktoś tak kiedyś napisał, kurwa, i nie dodałem go. Sorry, jeżeli tak zrobiłeś i zapomniałem. Ale teraz będę pamiętać, obiecuję. Bo ja te odcinki wcześniej to pół roku nagrywałem temu, więc się nie liczy. Dobra, tutaj przesunięcie. O kurwa. To i leczenie. Drużynowe, tak. Pyk. No już jest 3/4 za nami roboty. Długi boss? Bardzo długi boss. Ale jest ok. Ona też ma w kurwę tych odporności. Ale nie ma znaczenia, szmato. Wyczułem to w kościach, że to będzie potężny cios. 3-6, kurwa nie daje nic ta zaraza. Normalnie rzuta sztyletem za 19. To Czechu. Wyczuł. Ty tak zrobisz. Metamorfoza. Koks. No dobra, zwykły cios. Pach. Pach. Etasowanka jakieś luźno. Leczenie drużynowe. Hit. No cios. O, odporności, coś tam na krwawienie. Ja, to w sumie fajne. Zadaje nam mniej więcej, że 2 damage'a zadajemy mniej, ale za to minus 33 istnieje szansa, że osłabi się na krwawienie. No nieważne. Dużo damage. Woda święcona, pach! Pach! Dobra. Okej, z psychą jest okej. Spodziewałem się, że będzie to w kurwę ciężki boss. Tu dajemy sobie wszystkie te odporności, jak wlezie wszystko pakujemy. Nasrałem tych wód święconych ile wlezie. Moc Boga jest kurwa z nami dzisiaj. Jebać tych, co nie wyżyli. Leczenie drużynowe. Jo. Pragnienie, healek. Już ratuje swoją cipę. Nie ma znaczenia. Dorwiemy ją. Chyba. Mam nadzieję. Bo strasznie mi się zdenerwował, gdybyśmy tego nie zrobili. Za 10, pach. Odcięcie, krwawienie, pragnienie. Kurwa, no na cały... Przecież to pragnienie jest jakieś pojebane, ty. No się leczy za tyle samo, co jej zadaje, plus jeszcze zadaje mi damage. Ty, to giga nie fair jest. Ach, 31. No i co? Zdjęcie szat? Ale zadała ciosa. Dobra. Jeszcze bandażyk. Dajże mi potęgę? O co ci chodzi? Bandażyk. Woda święcona. I zobacz, czy ty nie możesz ją zabić. Nie możesz, no to hilek, to hilek. A jeszcze przydałoby się pochodnie odpalić. To nam jeszcze doda trochę celności. O, 2 razy ogłuszenie i to wybuchnie na niej. No, to niedobrze jest. Akurat. Oj, 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 martwa. No, martwa. Chyba, że my zdążymy ją zabić wcześniej. Nie wiem, czy wtedy wybuchnie. O kurwa, ty, ja się wypierdolę zaraz. O kurwa. No kurwa! Nie no, nie, o nie, kurwa. O nie. O nie, kurwa. Nie ma takiej kurwa możliwości, chyba was popierdoliło coś. Nie, kurwa. Daj mnie tury. Nie, to jest chyba jakiś kurwa żal. Dobra. Jej ostatni taniec. Odblokowano osiągnięcie. O kurwa, widzowie, ja się zesrałem, no, autentycznie. Ale śmieciarki przychodzą, byłem przekonany, że się wypierdolę. Na tej ostatniej prostej, że się wyjebiałem sisy. I stracę 4 postacie. Dobra, dam 1, to chuj z nim. Ukruszony ząb, koks. Tu dostajemy klucz, w którym potencjalnie możemy iść po... tego co kojarzę, bo klucza? Jo. Zielony klucz służy nam do tego, że jesteśmy w stanie iść po opcjonalny skarb, który jest, no my jesteśmy tutaj, a skarb tutaj, ale nie chce mi się iść, no. Ale kurwa, ja bym się tu cofnął, bo patrzcie, widzicie te wszystkie tutaj, te potencjalne obiekty, obiekt, to są goście, którzy czekają na krew i oni się chętnie wymienią za krew, za różne pamiątki i tak dalej. Więc to jest spoko. Było jeszcze 2 dodatkowe tylko, które ze szmat, jak grałem, to miała kleptomancję, czy co ona tam miała i okradała te biedne osoby. Tylko pytanie, czy jak ja wyjdę, to jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie tam wrócić. U, 96 herbu. 50 do uzyskanego uleczenia pod wpływem. Leczenie cios śmiertelny, 33 000 złota. Nice. No ledwo, bo ledwo, ale się udało, no. Ledwo, bo ledwo. Wow. To oto nadchodzi kres mego początku. No te dialogi by się przydało naprawdę zrobić głośniej, nie? Bo są w kurwę cicho widzowie. Tylko on z drugiej strony, on pierdoli też w takich momentach czasem, w którym mnie wkurzałem, typu ja kogoś zabijam, on ohoho, coś tam, fajnie, gówno mnie to interesuje. No i tak, i został nam oczywiście ostatni boss. Nie wiedziałem do końca, czy to jest boss. Widziałem, że takie coś istnieje, ale nie wiedziałem, czy da się go spotkać. Strażnik ogrodu. Ostatni z ostatnich na dziedzińcu. Zatoka, każdy boss pokonany. Gnieja, każdy boss. Narowisko, każdy boss. Zostaje nam dziedziniec w ruinach. Poza odcinkiem muszę zabić jeszcze tego z oczami, kurwa. Nie wiem, jak on się nazywał. I nekromantę. W farmie możemy jeszcze iść do śpiącego. No i tylko i wyłącznie najmroczniejszy roch, ale fajnie się do tego te macki pokazały. No i tam to jest najtrudniejsze w tym najmroczniejszym rochu. Ostatnio tam byłem na przechadzce, to zabiło mi 3 bohaterów. A to była casualowa misja przechodzenia chyba i tak dalej, więc no nie jest kurwa tam łatwo przeżyć. To jest bardzo ciężki jest ten najmroczniejszy roch. I tyle widzowie, na sam koniec pokażę wam. Słuchajcie, na koniec te wszystkie rzeczy, które udało nam się uzbierać do tej pory. Każdego widzowie, kto już idzie, to trzymajcie się widzowie, zapraszam na inne serie, a każdy, kto chce poznać trochę jeszcze bardziej fabułę Darkest Dungeon, zapraszam na najpierw posłuchania tego, co on mówi, a później posłuchanie mnie tego, jak to czytam. No i teraz bomba tego, jak to się nazywa, nie wiem. Simple folk are by their nature loquacious, and the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. The wild whispers of heresy roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Eager to end the tiresome domestic distraction, I instructed my newly formed militia of hardened bandits, brigands, and killers to go forth and do their work. Compliance and order were restored, and the noisome population of the hamlet was culled to more manageable numbers. No i to jest historia pełna związana z tą armatą. Teraz posłuchajmy o załodze Drani. Prying eyes had become a nuisance along the old road, and so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. I employed a crew of particularly unsavory mariners, who for a time sailed the four corners at my behest, retrieving many valuable artifacts, relics, and rare texts. Predictably, they increased their tariffs to counter my intense stipulations of secrecy. Such resources had long been exhausted, of course, and so I prepared an alternative payment. While the greedy dogs slept off their revelry, I hexed their anchor with every twisted incantation I could muster, imbuing it with the weight of my ambition and my contempt for their crude extortion. At the witching hour, the anchor pulled with preternatural force, dragging craft and crew down into the depths. They must have cried out, but no sound escaped the swirling black waters. Kurwa, o jest, na końcu był chyba dźwięk w ogóle tego. Powiem wam szczerze, że jak się ogląda to całe, a nie tylko na samym początku, jak on to mówi, tylko faktycznie jak już w całości to się wszystko łapie, to po pierwsze o wiele łatwiej jest to zrozumieć, po drugie kurwa fajna fabuła. Okej, to było ciekawe, lecimy dalej. Co to jest? Chyba ten kurwa miąższ, coś takiego. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. I could not store such a prodigious amount of offal, nor could I rid myself of it easily, possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. The spasmodically squirming, braying, and snorting half-corpses were heaped each upon the other until at last I was rid of them. The warrens had become a landfill of snout and hoof, gristle and bone, a mountainous, twitching mass of misshapen flesh, fusing itself together in the darkness. Okej, kurwa, fajne te historie. Dlaczego musiałem 120 godzin grać w tą zajebaną grę, żeby to usłyszeć? To wynika ze względu na moje preferencje gry, tak jak mówię. No kocham grać w gry, w które posiadałem fabułę, The Walking Dead. Wszystkie gry od Telltale Games, Life is Strange to są dla mnie absolutnie najlepsze gry. Z tego względu, że mi jednak w grze komputerowej najbardziej zależy na fabule, a innym na samych mechanikach i tak dalej. No jednak dla mnie to jest najważniejszy aspekt. Gra jest fajna, ale mogli dać więcej fabuły, poproszę. Na w Darkest Dungeon 2 nie gramy ni chuja, widzowie. Ni chuja, kiedyś jak może będę wrócę do streamowania, bo teraz mam przerwę, widzowie, zajmuję się biznesem, okej. Biznesem, zajmuję się, widzowie, pracą, to wtedy może sobie tego Darkest Dungeon 2 przejdziemy. Baba Jaga, Wiedźma, czy jak ona się tam nazywa. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Her knowledge of horticulturalism and its role in various arcane practices impressed me greatly. My licentious impulse gave way to a genuine professional respect, and together we began to plant, harvest, and brew. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs, and concoctions, intent on gaining some insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. Okej, interesujące. Syrena. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. In financial desperation, I struck a bargain with the ancient things that surfaced in search of sacrifice when the moon was right. Their price was the delivery of an obscure idol, and one other item of more troubling portent. The pact struck. My newfound accomplices slipped silently beneath the brackish water. A fearful stirring at the edge of the torchlight betrayed a familiar witness and gifted me with malign inspiration. Under the blood moon, I lured my wide-eyed prey to the pier's edge. Before she could properly appreciate her position, I clamped on a manacle, chaining her to the leering idol. A small push was sufficient to send both into the icy waters. And when at length the tide receded, jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. To Antenet to dig straszny. Straszny fiudec. Wiedzieliśmy, że trochę fiub, ale no giga nawet. Knurzy książę czy tam knurzy król. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. My first attempts at summoning were crude, and the results disappointing. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs, whose flesh is most like that of man. The great thing I had managed to bring through was brutish and stupid. Moreover, it required prodigious amounts of meat to sustain itself. But this was only a trifling concern. After all, I had a village full of it. Ten się mięso świni jadło? Jakie mięso? Świni? No i to już wszystkie tutaj właściwie słyszeliśmy, nie? Te Crimson Court akurat wszystkie słyszeliśmy. Nie, to słyszeliśmy, nie? Wow! Wow! Ty, ja tego nie widziałem. Pokaz. Wow! The Darkest Dungeon. Jebaniec. Ten film, widzowie, pewnie widzieliście na początku. Chyba, że ja już go kiedyś widziałem i wrzuciłem do filmu. Dam wam go na początku, bo chyba go nie dałem na początku, więc dam go na początku. Musiałem przypadkiem skipnąć, więc widzieliście już ten film. Ja go widziałem teraz po raz pierwszy. The Color of Madness. Została nam jeszcze śpiący, którego należy pokonać. No i tutaj jeszcze mamy, no tutaj jeszcze mamy ciemność, jakiś kurwa epilog zajebany. Zakończ ostatni etap swojej kampanii, o kurwa. I tutaj te notatki. No i to będzie bardzo długi odcinek, widzowie. No ale jednak chcę wam trochę tego, że co chodzi. Przesiąknięte krwią strony wyrwane z dziennika. To pogrążone w mroku jaskinie są tak przesycone wilgocią, że zaczyna mi to zdecydowanie przeszkadzać. To pewnie o tym. Wiecie, tam gdzie ryby. Niemal złamałem kostkę, gdy poślizgnąłem się na tych pokrytych wszechobecnym śluzem skałach. Woda wiruje i pryska bez widocznego powodu. Cienie poza kręgiem światła rzucanym przez pochodnie wydają się rosnąć i kurczyć. Jakby były obdarzone własną wolą. Moje obawy się potwierdziły. Gdy tylko nasze pochodnie zostały przypadkiem spryskane morską wodą, wpadliśmy w zasadzkę. Dziwne istoty, ni to ryby, ni to ludzie, zaatakowały nas pod osłoną nosy. Muła na końcu pochodni szybko się zapaliła, pozwalając mi dojrzeć pokryte łuskami kończyny, trzymające prymitywny oręż. Lśniący i pokryty kolcami. Nie były jednak w stanie stawić nam czoła. I pochodnia nas zapłonęła ponownie. Niestety jedna z nich ugryzła mnie w szyję, zanim wyprułem jej wątrobia. Jej wątpia. Zanim wytrułem jej wątpia? Co wątpia? Rana pieczy i dziwnie swędzi. Nasz medyk kazał mi pilnować, żeby była czysta i opazona. Zombifikacja, tylko tutaj rybofikacja. Rana zaczęła się jątrzyć. Skóra wokół niej jest szara. Tłuszczy się i pokryła się prążkami, niemal jak u ryby. Ty, a ja kurwa już tego kiedyś nie czytałem? Pisząc te słowa czuję, że mój każdy kolejny oddech jest coraz płytszy i wymaga większego wysiłku od poprzedniego. Chyba to czytałem. Moi towarzysze śmieją się i powtarzają, żebym się nie martwił. To tylko słona mgła, która otruła tę jaskinię. Wiem już. Ja nie mogę zmrużyć oka z powodu natarszywego strumienia szeptów. Zupełnie jakby niosły je morskie prądy i fale. Nie powiedziałem im, że zgubiłem już prawie całą skórę, pod którą skrywała się dziwna srebrzysta membrana. Pilnuję, żeby moje ciało było zakryte. Zaczęli zadawać pytania, gdy podczas postoju pożywiłem się surowym mięsem, a moja odpowiedź okazała się trudna do zrozumienia. Najlepiej wtedy wyjaśnić im, co się ze mną dzieje, gdy się obudzą. Wtedy z pewnością zrozumiałem, dlaczego tak bardzo chcę wyjść na zewnątrz i poszukać pomocy w osadzie. Wszyscy odeszli, padli ofiarą złowrogiej transformacji. Ich gnijące łuski przeistoczyły się w miękkie, wrażliwe mięso. Udusili się powoli, pozbawieni swoich skrzeli. Najgorsze były ich oczy, blisko osadzone, łypiące na świat przez mięsiste otwory. Drżę na samą myśl o tym, jak przerażająco ciepła i plugawa była ich krew. Płukałem nią swoje szpony, prawie zwymiotowałem, oby śmierć miłosiernie się nad nimi ulitowała. Nie pamiętam, że dlaczego wyprawiliśmy się na ląd, dlaczego zostawiliśmy naszą matkę. Nasz ocean, skoro wszystko, czego potrzebujemy, zostało nam już zapewnione pod jej czułymi falami. Wrócę teraz do domu prosto w jej objęcia. Reszta strony jest podrapana w nieczytelny sposób. To było na tyle, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne, inne serie. Zwolniłem z odcinkami, no bo mam dużo rzeczy na głowy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zabiliśmy bossa, pogadaliśmy. Możesz zostawić lajka, komentarz, suba. No i taki luźniejszy dzisiaj odcinek. Dla kogoś nowego myślę, że się nie spodoba, ale dla kogoś, kto ogląda serię, myślę, że całkiem ok. Do zobaczenia. O, dla widza.